Poglądy i osądy. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dlaczego Wyższa Szkoła Bankowa organizuje konferencję na temat nowych form przestępczości? Wyższa Szkoła Bankowa, funkcjonując na rynku opolskim od 10 lat, mocno rozwinęła swoją ofertę. Funkcjonujemy już nie tylko, jakby wskazywała nazwa, w obszarach ekonomiczno-finansowych, ale między innymi czwarty rok funkcjonują już na uczelni dwa kierunki studiów wprost powiązane z tematyką tej konferencji. Jest to kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. I drugi, pedagogika. Konferencja Cyberprzemoc, handel ludźmi, dopalacze to właśnie obszar wprost zainteresowań studentów i absolwentów tych kierunków, ponieważ dotyczy ona tych wszystkich współczesnych zagrożeń w wychowaniu i bezpieczeństwie, które mieszczą się w obszarze zawodowych zajęć osób pracujących w tych zawodach. Czyli pedagodzy dlatego, że będą mieli do czynienia z uczniami zagrożonymi tego typu nowymi zagrożeniami. Oczywiście. Osoby pracujące w zawodach kształconych na tych kierunkach studiów co do zasady stykają się z tymi zagrożeniami, ale ja powiedziałabym więcej. Wszyscy, niezależnie od tego, gdzie pracujemy, stykamy się z zagrożeniami, chociażby funkcjonując w świecie wirtualnym. Stykamy się z zagrożeniami, chociażby wychowując dzieci, czy po prostu będąc ludźmi współczesnych cywilizacji, których te kwestie bardzo mocno dotyczą. No i ten drugi kierunek, o którym pani mówiła, bezpieczeństwo wewnętrzne, to są ludzie, którzy odpowiadają z kolei za zabezpieczenie firm przed takimi ewentualnymi atakami, czy cyberatakami. Tak, to jest zakres kształcenia na tym kierunku jest bardzo szeroki, począwszy od służb mundurowych, skończywszy na specjalistach od zarządzania kryzysowego, czy urzędników również. Jest to kierunek hybrydowy, łączący różne dyscypliny i przygotowujący właśnie do pracach w takim szerokim spektrum. Bo i zagrożenia są hybrydowe, co pokazała wojna na Ukrainie. Oczywiście tak. Więc ta grupa ludzi zdecydowanie współpracuje z wszystkimi potencjalnie zagrożonymi, również tymi zjawiskami, o których dziś będzie mowa na konferencji. Zapraszacie młodych ludzi także? Tak, oczywiście. Konferencja poza sesją plenarną, niezwykle ciekawą, z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej, również będzie realizować warsztaty. Podczas tych warsztatów o różnej tematyce znajdą się również takie, na które zgłosili się, w których uczestniczyć będą młodzi ludzie. Warsztaty mają taki charakter bardziej praktyczny, tak? Mają stricte praktyczny charakter. One są w niewielkich grupach i są po prostu przepracowaniem tego tematu na najwyższym poziomie praktyczności. No i jakie to będą na przykład warsztaty? To będą warsztaty, począwszy od przemocy rówieśniczej, handlu ludźmi, o substancjach psychoaktywnych, o sextingu, o cyberprzemocy właśnie, czyli cały zestaw zjawisk dziś nękających nasze społeczeństwo na różnych poziomach wiekowych i w różnych miejscach funkcjonowania. Tak, przemoc, o której pani mówi, to nie tylko tak zwany hejt w sieci, czy inne formy prześladowania, no ale także taka cyberprzemoc, która ma pewien wymiar ekonomiczny. To są przecież różnego rodzaju formy kradzieży, których się dokonuje za pośrednictwem sieci. Oczywiście. Czy wyłudzeń. Dlatego tutaj można powiedzieć, zawinęliśmy lekką pętlę i wracamy do pytania, dlaczego Wyższa Szkoła Bankowa zajmuje się taką tematyką. Otóż oprócz tego, żeby stworzyć większą możliwość rozwoju i kształcenia naszym studentom tych właśnie kierunków bezpośrednio związanych z konferencją, to jest również niezwykle ciekawa tematyka dla studentów innych kierunków, właśnie również ekonomicznych, którzy, jak wspomniałam, i zawodowo, i też w życiu prywatnym funkcjonują wśród tych zagrożeń i jak przystało na uczelnie, chcemy naszych studentów kształcić nie tylko ostro kierunkowo, ale także w szerokich aspektach społeczno-gospodarczych, zagrożeniach, zjawiskach, które myślę każdy wykształcony człowiek powinien znać i stawiać sobie sprawę z ich funkcjonowania. A na ile ta tematyka, która będzie dzisiaj przedmiotem konferencji, jest w programach nauczania? Ta tematyka... Czyli nadążają te programy za tym, co się dzieje na świecie i w świecie tym nierealnym, tak, wirtualnym?
Wyższa Szkoła Bankowa jako uczelnia praktyczna konstruuje programy kształcenia z ogromnym komponentem praktycznym. Ponad 50% naszych zajęć to są zajęcia stricte praktyczne z praktykami, z ludźmi, którzy faktycznie w swojej zawodowej pracy zajmują się swoimi działaniami. Oprócz tego twardego, konkretnego, kierunkowego, specjalnościowego kształcenia, ja uważam, że każda uczelnia powinna kształcić człowieka też w różnych związanych z dyscypliną i niezwiązanych z dyscypliną dziedzinach, które generalnie no, tworzą człowieka wykształconego. Więc w programach lub obok programów w formie fakultatywnych różnego rodzaju zajęć, bądź tego typu eventów, jak ta konferencja, myślę, że dla każdego studenta taka tematyka jest oferowana. Zwłaszcza, że mamy bardzo duży wachlarz studentów, bo poza wspomnianymi kierunkami oraz tymi oczywistymi ekonomiczno-finansowymi mamy również kierunki inżynierskie, twarde, logistykę, inżynierię zarządzania, takie, które gdzieś tam na kanwie bezpieczeństwa wychodzą dużo dalej, bo poza tym ekonomicznym, gospodarczym czy osobistym, również takie techniczne, technologiczne, więc szereg aspektów istotnych w tym temacie. No i przypomnijmy, relacja z konferencji oczywiście na antenie Radio Opole. Radio Opole jest patronem medialnym konferencji. Naszym gościem była dzisiaj dr Katarzyna Mizera, dziekan Wydziału Ekonomicznego WSB w Opolu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.